Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Ułożenie stóp na podnóżkach to bardzo ważny element techniki jazdy. Stopy poprawiamy. Na egzaminie egzaminator na to nie będzie zwracał na pewno uwagi. To ma wpływ na naszą pozycję, te stopy. Jak je ułożysz dobrze na podnóżku, równolegle do motocykla, czyli blisko motocykla, śródstopiem, drugi punkt podparcia, kolana, uda, będą ściskały zbiornik bez nadmiernego wysiłku. Przypominam, że tabliczka pod znakiem nie nakazuje jazdy drogą z pierwszeństwem. Co ustaliliśmy? Tabliczka pod znakiem to jest nakaz? Co? No to o co chodzi? Ustaliliśmy, jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Jaki znak tutaj mówił, że masz jechać w lewo? A to była informacja tylko, a nie nakaz. Na szerokości drogi zawracamy, jak najbliżej prawej, głowa za siebie. Nic innego jak zawracanie na ósemce, pamiętamy, że nie wjeżdżamy kołem w zatokę. Niestety byłoby do powtórki. Zawracamy z wykorzystaniem zatoki po lewej stronie, czyli ustawiamy się do zawracania przy osi jezdni i wykorzystując wjazd w zatokę zawracamy. OK. I tak, czyli z prawym, dokładnie. Czyli tu jest drugi możliwy wariant zawracania z wykorzystaniem zatoki, najczęściej spotykany na egzaminie. Pamiętamy, że wyjazd z zatoki odbywa się na z prawym kierunkowskazem. Czyli tu możesz mieć dwa warianty. Jeżeli nie zrozumiesz, a możesz nie zrozumieć, to zawsze możesz zadać pytanie, czy z wykorzystaniem zatoki, czy na drodze. Rozumiesz? Bo zobacz, jeżeli na drodze, to maksymalnie do prawej. I jak się upewnisz, że nic za tobą nie jedzie, to głowa maksymalnie wtedy do tyłu, bo wtedy będzie wąskie zawracanie. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się, bo on czeka i tak, nie wie, co ma zrobić. I będziemy na skrzyżowaniu z sygnalizacją skręcać w lewo. I zmienimy sobie położenie na pasie ruchu najpierw, czyli kierunkowskaz, lusterko, broda. No, zmienić sobie. Tak, wydałem polecenie, ale nie było brody, nie było lusterka. Chciałbym, żeby to widzieć, tak? I teraz sobie zmieniłeś sobie położenie. I teraz dopiero przygotowujesz się do wykonania manewru skrętu. Przypominam, że na każdym zakręcie musimy ustalić punkt skrętu. W przypadku skrętu w lewo najlepiej doprowadzić, dojechać kołem przednim do osi na drodze poprzecznej i wtedy rozpocząć skręcanie. I będziemy jechać w kierunku Warszawy do odwołania. Mamy dwa pasy do lewo skrętu, czyli zostajemy na prawym. Tak, bardzo dobrze. Znak widziałeś. Troszeczkę może za wcześnie ten kierunkowskaz włączyłeś, bo tam był jeszcze taki odjazd. Może taki mylący trochę, ale ogólnie ok. Dwa pasy do lewo skrętu. No. Nie, no tak, dobrze, dobrze, dobrze. Na Warszawę, tak, dokładnie. I tutaj też mamy dwa pasy do lewo skrętu, czyli tutaj już w tym przypadku to zdecydowanie. Oj, no linia, pamiętaj, przed linią ma być zatrzymanie, a nie za linią kołem. No. No i zobacz, możemy przeskoczyć tam koło niego, zobacz. No co to było? Na jedynce zatrzymanie. Na jedynce troszkę się tam przesunie, ja też jadę, tak. Na jedynce ma być i uważaj, bo tutaj jest taki ciężki wyjazd. I trzymaj się swojego pasa, swojego, tak. Czyli jesteś na środku, wjeżdżaj na środek. Bo zobacz, już stoi egzamin, tak. Spieszył się, tak jak ty. No i zmieniamy, tak.
Byłeś na prawym pasie. Prawy do jazdy na wprost to jest ten środkowy. Trzeba było od razu pojechać na niego. Wtedy nie miałbyś kombinacji. A druga sprawa, pojechałeś na lewy, ale nie zerknąłeś w lewe lusterko i nie zerknąłeś w bok, czy ktoś nie jedzie lewym pasem, tak? Mógłbyś zajechać komuś drogę, no akurat miałeś farta. Czy na egzaminie będziesz miał takiego farta? Czy będziesz miał takiego farta jak ten niebieski, co tam stał? No, myśleć o tym. I przeanalizujmy to, co on tutaj wykonał. Po pierwsze, przejechał kołem za linię ciągłą ze względu na znak stop, czyli tutaj byłoby przerwanie egzaminu. Teraz wjeżdża na skrzyżowanie, przejechał jedną jezdnię, lewą jezdnię, musi ustąpić tym, którzy jadą z prawej strony, skręcają w lewo. Jedzie dalej, zobaczcie, jedzie prawym pasem. Patrzy w prawo, ale już w lewo nie zerka i wjechał na lewy pas, czyli z prawego pojechał na pas lewy. Jeżeli ktoś by nadjeżdżał z lewej strony, doszłoby do sytuacji zagrożenia. Czyli tutaj, skoro był ustawiony na prawym pasie, to powinien kontynuować jazdę cały czas prawym pasem. Wtedy nie dochodzi do możliwości sytuacji zajechania drogi temu, który koło nas jedzie lewym pasem. Jest to jedna z podstawowych zasad bezpiecznego przejazdu przez skrzyżowanie. Jest kilka pasów do lewoskrętu, jadę prawym, to trzymam się swojego, jadę lewym, to trzymam się lewego. Nie zmieniam w trakcie. Zielone światło się długo pali, nie wiemy jak długo, nie wiemy ile się jeszcze będzie paliło. Także Mateusz, tutaj trzeba pamiętać o tym, że nie gonimy, nie przyspieszamy i znowu po znaku poziomym. Nie przyspieszamy, a raczej wyrównujemy tą prędkość i liczymy się ze zmianą światła na żółte, a nie, że ja próbuję, to jest błąd doświadczonego kierowcy często, tak? Ja próbuję za wszelką cenę zdążyć. Czyli dojeżdżając do skrzyżowania, na którym wyświetlany jest zielony sygnał, należy zerknąć w lusterka, co się dzieje za nami. Następnie wyrównujemy prędkość, czyli nie przyspieszamy, jedziemy ze stałą prędkością lub nawet delikatnie zmniejszamy tą prędkość, obserwując sygnalizator. Szykujemy się do możliwości zmiany światła, dlatego musimy wiedzieć, co się dzieje za nami, co za naszymi plecami. Częstym błędem doświadczonego kierowcy jest to, widzi zielone, to zaczyna przyspieszać, czyli chce za wszelką cenę zdążyć i najczęściej na egzaminie wychodzi to tak, że wjeżdża na świetle żółtym, czyli egzamin w takiej sytuacji będzie przerwany. Tak, patrzymy w lusterko, do przodu co z tramwajem, jedzie, tak? Dokładnie, ale jeszcze teraz zanim ruszysz, to popatrzysz w prawo, jak z przodu się upewnisz, czy tam czasami nie jedzie tramwaj. Tak, bo bardzo niebezpieczne miejsce. I przypominam, że w sytuacji równorzędnej tramwaj ma pierwszeństwo, bez względu na to, czy nadjeżdża z lewej, czy z prawej strony, czy z przeciwka, czy z tyłu. Tak jak tutaj widzimy, jesteśmy na tej samej drodze, tramwaj ma pierwszeństwo. Musimy również pamiętać o tym, że nasze bezpieczeństwo, nie tylko patrzymy do przodu, nie tylko zerkamy w lusterka, ale również obracamy tą głowę w prawo, żeby upewnić. Przypominam, że w lusterkach mamy tak zwane martwe pole. Nie zobaczymy wszystkiego zerkając tylko w lusterko. Musimy skręcić brodę do ramienia, żeby upewnić się kątem oka, czy nie ma kogoś obok nas w martwym polu. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziemy mówić i o trasach egzaminacyjnych, i o błędach, i o technice kierowania, jak również strategiach ulicznych.